chciałabym się podzielić z Tobą moją największą pasją, a jest nią teatr. Na co dzień pracuję w przedszkolu Artystyczny Kącik. Jest to przedszkole Montessori, znajdujące się na Ursynowie. To właśnie tam, razem z dziećmi z mojej grupy, bawię się co tydzień w teatr. Zamieniamy się wtedy w aktorów, animatorów lalek teatralnych albo tancerzy. To, co najbardziej mnie interesuje, to robienie lalek z materiałów nadających się do recyklingu, czyli takich, których można ponownie użyć. Dzisiaj chciałabym Ci zaprezentować elektryczną meduzę. Dlaczego elektryczną? Wyjaśnię Ci później. Tę meduzę stworzyłam przed chwilą z worków na śmieci oraz z doniczki, której aktualnie nie widać. Pozwól, że na początku zaprezentuję Ci materiały, z których możesz wykonać taką meduzę. Niekoniecznie muszą to być worki na śmieci i doniczka. Możesz użyć butelek, puszek, materiałów, folii lub reklamówek. Pamiętaj, że moje wykonanie jest jedynie inspiracją. Przydadzą Ci się nożyczki, nożyk, ciepły klej, taśma albo zszywacz. Do trzymania lalki potrzebny Ci sznurek, zwykły lub nylonowy. Możesz użyć tego, co masz w domu. Jeżeli zebrałeś lub zebrałaś już potrzebne materiały, możemy zaczynać. Podejrzewam, że możesz potrzebować pomocy osoby starszej, rodzica, opiekuna, cioci albo starszej siostry lub brata. To co? Zaczynamy? Boom, 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 boom
Twoja lalka meduzy będzie gotowa. Możesz wypłynąć nią od razu na szerokie wody. Albo poczekać na wieczór, podobnie jak ja. Po to, by własnoręcznie wykonana lalka mogła stać się meduzą elektryczną. Zapytaj proszę rodziców albo opiekunów, czy macie w domu jakieś LEDowe światełka, latarki lub lampki turystyczne. Jeśli nie, wystarczy, że podświetlisz zaaranżowaną scenę lampką nocną lub światłem z telefonu. Wydziel przestrzeń na morską zabawę. Możesz do tego użyć niewykorzystaną folię. Gdy już zainstalujesz w lalce prąd oraz zgasisz światło, złap swoją meduzę za sznurek i poruszaj nią tak, jak wyobrażasz sobie, że mogłaby ona pływać w morskich otchłaniach. Gotowy? Gotowa. Zaraz wypływamy w elektryczną podróż. Thank you.
Do zobaczenia. Dziękuję Ci za spędzony ze mną czas. Mam nadzieję, że dobrze się bawiłeś, dobrze się bawiłaś. I że podobnie jak ja, miałeś swoich pomocników. Niech moc teatru będzie z Tobą. Do zobaczenia. Pa, pa. Cześć.